<głos》> Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i kolejnym naszym spotkaniu w ramach serii głównej komiksowej Star Wars, zeszyt dokładnie rzecz ujmując, 30, czyli kontynuacja naszego mini crossoveru mini, mini powiedzmy połączenia dwóch twórczości Charlesa Soula czyli z jednej strony komiksowa seria Star Wars, a z drugiej strony The High Republic, ponieważ kontynuujemy wątek z poprzedniego zeszytu, kiedy to nasza ekipa w postaci Luka, Lando Lei, Chubaki oraz Holdo przybywa do No Space, a dokładnie rzecz ujmując za pomocą silnika Nihilów wykradzionego Imperialnym trafiają na Skyfair, czyli powiedzmy główną siedzibę Nihilów kopulastą, którą poznaliśmy w serii komiksowej, nie serii komiksowej, tylko głównie w książkach. No i oczywiście nasza ekipa nie jest świadoma, gdzie tak naprawdę trafiła, próbuje się wydostać, nie jest w stanie, ponieważ przez silnik nihilów cały czas powraca w to samo miejsce, więc musi go wyłączyć i zrestartować całkowicie swój komputer. No i kiedy nasza ekipa zaczyna badać, powiedzmy, całą lokację, odnajduje małe dziecko, które prosi ich o jedzenie, oni sami są dosyć skonsternowani, że że ktoś żyje tutaj w tym dziwnym, opuszczonym teoretycznie miejscu. W pewnym momencie, jednak, dzieciak zaczyna uciekać, wyskakuje z <laughs> naszej, powiedzmy, kopuły, odlatując gdzieś za pomocą jetpacka. No i nagle nasi bohaterowie zostają zaatakowani przez tajemnicze droidy. Droidy, które mają na swojej głowie trzy odznaki, czy powiedzmy kreski, które z jednej strony nawiązują nam do Path of the Open Hand z drugiej fazy The High Republic, ale również pamiętając to, co działo się w Upadłej Gwieździe, pamiętamy, że Marchion Ro w pewnym momencie wymienił całą swoją ekipę na droidy, więc zakładam, że to są właśnie te droidy, które w jakimś sposobem żyją. W ostatnim momencie nasza ekipa udaje, naszej ekipie udaje się przeżyć, wydostać, dostać się na pokład statku tajemniczego, który próbuje ich zgarnąć. Lando prawie dusi się w przestrzeni kosmicznej, no ale też zostaje wyciągnięty za pomocą Luka. Jednocześnie mamy krótką scenkę, gdzie Holdo rozmawia z Leją jak przyjaciółka z przyjaciółką. Natomiast jednak po chwili rozpoczynają się negocjacje z ludźmi, którzy uratowali naszą ekipę. Muszą oni wyrzucić swoją broń, która zostaje przechwycona przez wcześniejszego wcześniej spotkanego dzieciaka. No i nasza ekipa trafia do Colony of Kezarad, czyli tego konwoju z paliwem, który zaginął setki lat Temu, który O'Holdo chciała odnaleźć, no i na samym końcu spotykają się również z Jednookim, nie pamiętam teraz rasy, e, przedstawicielem tejże, tejże kolonii, który przypomina trochę pancerzem e, Nihila e, i który jest święcie przekonany, że z tej przestrzeni kosmicznej, gdzie się znaleźli nasi bohaterowie, nie da się wydostać. Nie wiem, czy to jest postać jakaś konkretna z The High Republic, nie byłem w stanie znaleźć, nie byłem sobie w stanie przypomnieć żadnej postaci ani znaleźć, kto to Mógłby być, więc jeżeli ktoś z Was wie, to zapraszam serdecznie do komentarzy. Natomiast co do samego komiksu. Mam, mam trochę problem, bo z jednej strony nie mogę powiedzieć inaczej, że dostajemy całkiem sympatyczną przygodę naszych głównych bohaterów, gdzie po raz kolejny Charles Sol udowadnia, że umie pisać poszczególne postaci w wersji komiksowej, szczególnie Lando. Kiedy mamy te relacje między naszymi bohaterami, widzimy jaki każdy z naszych bohaterów jest, jakie ma przekonania, jakie ma poglądy, jakie ma odczucia względem tego wszystkiego, co tutaj jest. Luke jest bardzo charakterystyczny, Lando czy nawet Chewbacca, no no i też z drugiej strony mamy e, tą rozmowę, o której wspominałem: holdo z leją, która jest przyjemna. Tak jak niektórzy tak jak gdzieś spotkałem się w internecie z komentarzem w The Last Jedi e, widzimy, że Holdo i Leia mają jakąś całkowitą, dosyć sporą przeszłość. I, i w samym filmie nie, się, nie dowiadujemy się jaka ta przeszłość konkretnie była, ale właśnie poprzez komiksy, poprzez inne źródła, e, na przykład książki Princess Leia, Leia Princess of Alderaan dowiadujemy się, poznajemy to backstory tej przyjaźni. I tutaj dostajemy kolejną taką cegiełkę, która daje naprawdę nam radochę. Z drugiej strony... Mamy również e, całą naszą przygodę, naszych bohaterów, powiedzmy, e, którzy odnajdują ten konwój, który przez setki lat o, operował w tej przestrzeni Nihilów, który zaginął gdzieś e, i który teraz jakby rozwinął się do jakiegoś, powiedzmy, tam życia. No i nasi bohaterowie będą mieli z nim konfrontację. I to jest przygodowe, to jest przyjemne, to jest naprawdę w, w jakiś sposób wciągające i dobre napisane, ale z drugiej strony cały czas nie mogę pozbyć się tego uczucia, że. Jest to trochę przekombinowane. Że, że, że w tym momencie nie powinniśmy dostawać naszych bohaterów, o ile na przykład spotkanie z Elzarem Manem, Luka Skywalkera na tej planecie, która pamiętała swoich gości, było naprawdę świetne i dobrze napisane. Tutaj też jest to dobrze napisane, ale. Nasi bohaterowie powinni się skupiać na, na, na szykowaniu się do bitwy z, z Imperium, jeżeli chodzi o drugą Gwiazdę Śmierci, em, o jakąś y, y, odbudowanie floty, coś bardziej takiego stricte rebelianckiego, bym powiedział, strategicznego, a nie taką przygodę. Gdyby to była jakaś inna ekipa, bym powiedział, mniej znanych bohaterów albo zupełnie nowych bohaterów, to jarałbym się niesamowicie. Tutaj natomiast, no mówię, jest to dobrze zrobione, dobrze napisane, dobrze wykonane, ale. Najzwyczajniej w świecie, no cały czas gdzieś tam z tyłu boli mnie fakt tego, że... To są ci główni bohaterowie, którzy znowu oni muszą mieć super, jakieś tam ekstra, niesamowite przygody, zamiast po prostu dowodzić rebelią. No ale to jest trochę mojego narzekania, tylko ogólnego, natomiast sam komiks jak najbardziej na plus. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi do za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podobało się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. I jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w skróconych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami.